Rozumiem, że moja historia może nie być wykorzystana. To nie będzie żadna ujma czy coś w tym rodzaju. Ja to doskonale rozumiem. Maciej Żelezny, z zawodu elektryk, automatyk, siedzi za kradzieże i wyłudzenia. Jest recydywistą. W więzieniu spędził już 9 lat. Teraz czeka na kolejny wyrok. Muszę dalej żyć. W końcu wyjdę, ułożę sobie życie, założę rodzinę. I to wszystko na tyle. Arek Ziółkowski, syn Grzegorza. Na razie ma do odsiedzenia 6 lat. A co dalej, to wolę nie wiedzieć. Historia mojego życia? Czy nasza historia może być dla kogoś ważna? Czy my i nasze życie możemy być dla kogoś interesujący? Mateusz Kuźmicz, syn Wiesława, ma 21 lat. Dostał 4 za podpalenie. Kiedy mam doła, czytam tę historię o sobie, którą ci opowiadałem. Jakoś mnie to wzmacnia. Artur Krause, syn Antoniego. Tak się przedstawia od blisko 6 lat. Często mówię do tych naszych małolatów. Czasy łysych i napakowanych minęły. Wszyscy przywódcy to byli niepozorni panowie w białych rękawiczkach. Potencjalne ofiary na ulicach. A tacy jak wy są do latania, do brudnej roboty. Jesteście statystyką. Max. Czasowo zwolniony z więzienia Cloverhill. Powrócił do Polski lotem numer 27 HVHB o 7:20 rano. Do dzisiaj siedzi. Śnią mi się często buty, szczególnie przed transportem. Jeden recydywista opowiadał mi, że zawsze, kiedy miał wychodzić, śnił mu się biały koń. Nie wiem, czy to była prawda. Moreno, dzik z lasu, wyszedł 18 czerwca. Po prawie 10 latach. Kiedyś, już w czasie odsiadki, przyszedł do nas taki jeden z pogadanką religijną. Mówił, że nie wierzył w Boga, aż któregoś razu potknął się na dachu, spadał i nagle tuż nad ziemią chwyciły go jakieś ręce. Takie bzdury opowiadał. Ja jak upadam, to przynajmniej wiem, że mnie boli. Janusz K., syn Andrzeja. Uzbierało się wszystkiego 9 lat. Wiedziałem, że to ty będziesz ze mną rozmawiać, bo moja historia jest taka smutna. Dawid Błaszczak, syn Jerzego, odsiedział już 2 lata i 3 miesiące. Leżysz na wznak i za chwilę ktoś cię dusi. I możesz za nic wydobyć się z tego. To jest, jak tu się mówi, taka mara więzienna. I to jest autentyczny fakt. Niektórzy się na to poprzekręcali. Leżysz na wznak, śpisz, a za chwilę ktoś cię dusi. Próbujesz wydobyć głos, krzyk, ale nie możesz. A taka mara łazi. Czujesz, że cię wygina, nawet jak na boku leżysz. Nikt nie potrafi tego wytłumaczyć. Tam w Irlandii nauczyłem się po angielsku. Między nimi się nauczyłem, bo musiałem. I mnie przeszkadzało, że jestem Polakiem. Oni mówili tak, wyjdziesz stąd, nie będziesz chciał wracać do Polski, to zostaniesz tu. A będziesz chciał, to wstąpisz do IRA i będziesz walczył za nasz kraj. Złodzieje. Złodzieje to jest określenie takich po prostu nas wszystkich. Wszystkich nas określa się jako złodziei. Thank you.
Maciej Żelezny. Siedzę głównie za kradzieże i wyłudzenia. Jestem recydywistą. Z zawodu jestem elektrykiem, automatykiem. I mogę określić, że jestem profesjonalistą w swoim zawodzie. Mógłbym doskonale i w sposób zupełnie swobodny żyć z uczciwej pracy, która by mnie też satysfakcjonowała. Ale są takie momenty w życiu, kiedy pojawia się problem, gdy jest jakieś zawahanie. To ja wolę iść na łatwiznę. Są różne rodzaje przestępstw. Ja nie jestem z tych, co robią ciach, co to biją młotkiem albo uderzą w twarz. Różnica jest taka. Ja wolę inteligentnie podejść. Wolę, że tak to określę, w sposób rozumny dokonać tego włamania czy tego wyłudzenia. Ale dlaczego one się pojawiają? Miałem szczęśliwe dzieciństwo. Kochających i tolerancyjnych rodziców. Przez 7 lat byłem ministrantem. Lubiłem się uczyć. Dawid Błaszczak nie pamięta swojej matki trzeźwej. W ogóle nie zapamiętał ani jednego obrazu matki, która nie byłaby pijana. Pamięta, jak ruszył radośnie na jej powitanie już potem, jak wyprowadziła się z domu, jak ich opuściła i zostawiła z ojcem. Pamięta, jak spadł z huśtawki zawieszonej w futrynie drzwi, bo zbyt gwałtownie się ku niej rzucił, a ona była pijana. Jak wówczas, gdy spotkał ją na Półwiejskiej i miała takie strasznie czerwone oczy i czerwone usta. Była szczupłą blondynką. Miała na imię Elżbietę. Parę lat później, po powrocie z kolonii, dowiedział się od ojca, że mama nie żyje, że zapiła się na śmierć. Ale on już nie miał żadnych uczuć w tej sprawie. Trudniej mówić mu o śmierci brata, który zeszłego roku utonął w Warcie. Kiedyś powiedział im, gdy odwiedzili go w więzieniu, a siedział 15 lat, czyli prawie połowę swego życia, że on się już nie zmieni, że dla niego to za późno. I tak cię kochamy, powiedzieli mu Dawid z ojcem. Ale dla niego rzeczywiście było już za późno. W lipcu wyszedł na wolność i tego samego dnia utonął w Warcie. Miał na imię Marek. Kasia była najstarsza. Pierwsza wymknęła się spod opieki ojca i ruszyła śladami matki. Piła i zadawała się z szemranym towarzystwem. Któregoś dnia przyszli jacyś ludzie z wiadomością, że Kasia została zamordowana, pobita i uduszona. Dawid spotkał na Młyńskiej jej zabójcę. Odsiadywał już kolejny wyrok, 10 lat, bo za zabójstwo siostry dostał tylko 8. Dawid zobaczył go, jak szedł przez spacerniak. Zagotowały się w nim różne myśli, aż musiał podzielić się nim z wychowawcą. Nie będzie go jednak ścigał. Nie będzie się mścił. Nie zabije go. Matko, ty uczyniłaś go małym. Tyś go poczęła. Dla ciebie był nowym. Nad jego nowymi oczami przyjazny świat pochylałaś broniąc przed obcym. Ach, gdzie są lata, kiedy mu z taką prostotą zastępowałaś smukłą postacią kłębiący się chaos. Wiele w ten sposób ukryłaś przed nim. Noc podejrzaną w pokoju uczyniłaś niewinną. Ze serca pełnego otuchy przestrzeń uczłowieczoną zmieszałaś z obszarem nocy. Nie w ciemność, nie. W twoje ileż bliższe istnienie wstawiłaś światło nocne i jak z czułości świeciło. Nie bez szmeru, którego byś nie wyjaśniła uśmiechem, jakbyś od dawna wiedziała, kiedy zatrzeszczy podłoga. A on słuchał i uspokajał się. Czego to ludzie nie wymyślą? Sznurkiem przetnął szkło. Butelkę szklaną zwykłym sznurkiem. Nie będę tam mówił o jakichś połykach, bo to są rzeczy drastyczne. Ale buzałem robiło się ze wszystkiego, co metalowe.
Nie masz w celi nic, a jest głośnik, to wyrywasz transformator. A przeważnie transformator jest w środku. I te blachy czyścisz i z tego robisz. Albo z dekla od puszki, tylko ten lakier zdzierasz i jedziesz. A jak nie masz, to łóżko rozwalisz. I z tych długich ajzoli, a to jest kątownik 5 mm na 4 cm, i z tego robisz. Z żyletki piłę do metalu zrobisz. Z laczka gumowego olejek do tatuowania. Laczek gumowy odpalasz. Trzymasz nad nim kubek aluminiowy. Potem zdrapujesz ten czarny osad z kubka, dodajesz szamponu i tym działasz. I organizm to przyjmuje. A czaju już się dzisiaj nie pije. Dzisiaj się herbatę dobrą pije. A oto przybornik recydywisty. Płaskie kubełko blaszane, zawierające szklaną cygarniczkę, jednego całego papierosa i jednego podzielonego na trzy. Ja to nazywam teraz sobie pierdalne 1/3 rolki krajowego tytoniu. A wiesz, jak się odpala papierosa od prądu? Bierzesz papierosa, ślinisz początek papierosa, tam, gdzie go normalnie zapalniczką zapalasz. Ten początek papierosa ślinisz śliną. I jesteś w celi. Nie masz nic. Otwierasz wyłącznik do światła i tak przykładasz koniec tego papierosa do przewodu, że zaczyna iskrzyć. I tak odpalasz od prądu. Jak nie możesz otworzyć wyłącznika, to rozwalisz. Wyłącznik ci następnego dnia elektryk wymieni. A ty masz ten komfort psychiczny, że sobie zapalisz, jak jesteś nałogowym palaczem. Kiedy się ukrywałem w górach Szklarskiej Poręby, nawet nieźle mi się powodziło. Wynajmowałem dom u rzeźbiarza. I ten rzeźbiarz dostał zlecenie, żeby zrobić rzeźbę Chrystusa. Paradoksem jest, że modelem, a do każdej rzeźby musi być model, był murzyn. Murzyn! To był Eryk. Człowiek znany z telewizji, którego poznałem osobiście. Z murzyna na Chrystusa. Swojego czasu był to największy Chrystus w Europie. Sama rzeźba miała 7 metrów i wisiała na 30-metrowym krzyżu w Bolesławcu przy kościele. I teraz myśmy tą rzeźbę we dwóch zrobili. Masz oryginał i tam normalnie jest wszystko wypieszczone. I to jest pozytywne. I to psujesz. To psujesz. Dla kurwa jakiegoś negatywnego. Jakbym stąd jutro wyszedł, to w góry. Wystarczy mi szerenica. Wystarczy ten botok, w którym zbierałem ametyst. To było w fajnym lesie. Mech śliczny, zielony, słoneczko, ptaszka, cisza, spokój. I te ametysty, których dla siebie nie potrzebowałem. One mi się po prostu podobały. Patrz, żyję. Z czego? Ani dzieciństwo, ani przeszłość nie tracą nic z siebie. Byt niezmierzony wytryska z mego serca. Albowiem piękno jest tylko przerażenia początku, aby odczuć powoli ciągle wiosnę. A on słuchał i uspokajał się. Ale powiedzieć, często rozum opowiedzieć tak, żeby być dorosłym. Tak łagodnie zabrać w sobie, jest nie.